Witajcie moi drodzy, dzisiaj zregenerujemy sobie głośniki Sony, już przygotowałem sobie odpowiedni sprzęt. Tutaj jest jeden głośnik oraz oczywiście drugi głośnik. Nie są w stanie dobrym, tak więc zaczynamy. No i tak, ściągnąłem już maskownicę z głośnika. Nie jest ona w za dobrym stanie, kiedyś ją malowałem, ale nie wyszło. I tutaj mamy głośnik wysokotonowy, średniotonowy oraz oczywiście niskotonowy. Generalnie głośniki są porządne, mają parę ubytków, co zresztą widać. Tutaj żywica, która była dawana, to była do plastiku. No generalnie tu z tyłu jest dziura, bo głośniki wisiały na ścianie. Trzeba zabrać się za to porządnie i zrobić ich regenerację. Może komuś się to przyda. Tutaj jak widzicie, zdjąłem już starą okleinę, bo i tak była już poobrywana. Generalnie nie nadawała się do niczego. No i tutaj widać to, ten uszczerbek. Z drugiej strony też zdejmuję. Kupiłem sobie szpachlę specjalną do drewna w kolorze ciemny orzech. Także myślę, że wyjdzie z tego coś całkiem sensownego. To jest właśnie ten uszczerbek. Oczywiście trzeba go uzupełnić. Szpachlówka, jakiej używam, jest to szpachlówka naturalna do drewna. Nie chcę tutaj podawać firmy, dlatego jest cenzura, bo nie chcę robić lokowania produktu. Oczywiście szpachlówka jest szybko schnąca, można ją mieszać kolory, jest gotowa do użycia. Można ją bejcować i malować oraz jest informacja o tym, że wysycha ona po 2 godzinach. No okej, zobaczymy. Jeszcze wcześniej przeszlifowałem sobie to papierem 120 na elektrycznym trzewiku po to, żeby ściągnąć resztki starego kleju z obudowy, żeby szpachlówka po prostu nam nie odpadała. Ok, zaczynamy sobie szpachlowanie. Jak widzicie, ja już mam tutaj troszkę nałożone. Generalnie używam do tego zwykłej takiej szpachelki budowlanej, no bo jest po prostu najlepsza, ma równe powierzchnie. Sposób nakładania szpachlówki właśnie jest taki, jak widać tutaj na materiale. Po prostu ja w tym przypadku nanoszę szpachlówkę na cały głośnik, na wszystkie jego możliwe elementy, oprócz przedniego frontu, ponieważ tam jest obudowa plastikowa. Po co? Po to, żeby wyrównać wszystko dokładnie, bo tutaj nie będzie okleiny, a będzie podkład plus farba matowa. Tak więc szpachlówkę nakładam w ten sposób i później po prostu nadmiar zbieram, żeby uzyskać bardzo cieniutką warstwę. Przez wyciąganie głośnika wysokotonowego urwałem jeden kabel, na szczęście ten, do którego jest łatwiejszy dostęp, i oczywiście go przylutuję. No i tak moi drodzy, teraz musimy wyciągnąć terminal, a ponieważ jest on wklejony, musimy podgrzać klej. Najlepiej jest to zrobić opalarką, tylko tak, żeby tego nie przegrzać. No i później oczywiście musimy wyciągnąć ten terminal, co wcale nie jest tak proste. No i jak się okazuje, użycie młotka i pręta żebrowanego okazało się najprostszym sposobem na wyciągnięcie terminala. Po prostu podgrzałem, włożyłem pręt od drugiej strony i uderzyłem młotkiem. Na szczęście nic się nie połamało, oczywiście opalarkę też używałem. No i tak, przylutowałem już kabel, który wcześniej urwałem. Myślę, że jest ok, chociaż ten lut jest w sumie taki średni. A to jest właśnie drugi głośnik, który już nie jest tak rewelacyjny. Jak widać, ma dosyć dużo ubytków. Co najlepsze jest to w tym, że to są ubytki w miejscu, w którym głośnik stał na ziemi, więc nie wiem, jakim cudem się to stało, no ale się stało. I oczywiście za niego się też weźmiemy, tylko że w drugiej części. Tak, głośnik poszpachlowany już z dwóch stron. Jak szpachla wyschnie, to oczywiście przyszlifujemy i będziemy podkładować. Dobra, tutaj już jest głośnik wyszlifowany ze szpachli. Z jednej strony nałożony podkład, oczywiście tylko na próbę. Starałem się to zrobić oczywiście jak najdokładniej. Z tyłu również wszystko jest poszpachlowane. No, myślę, że te rogi wyszły całkiem sensownie. Dobra, tutaj jeszcze doszlifowałem tył. Właśnie w tym miejscu, bo tam jeszcze schła ta szpachla nie była do końca tak wyschnięta, czy też przeschnięta. No jest małe pęknięcie, ale może podkład to zasłoni. Dobrze, w tej chwili będziemy podkładować. Przy podkładzie nie ma większego znaczenia, czy zrobimy w sumie zaciek, czy nie. Ja stosuję raczej taką technikę, że nakładam na początku cieniutką warstwę,
a później poprawiam grubą. Po co? Znaczy grubą drugą. Po co? Po to, żeby na początku ta pierwsza warstwa przeschła i żeby nam stworzyła podłoże do jak gdyby drugiej warstwy i żeby jednocześnie nie zrobić zacieku. Dlatego robię taki próbny natrysk i później dopiero na gotowo. No więc tak, głośnik zapodkładowany i przyznam szczerze, że przeszło efekt samego podkładu już, przechodzi nawet moje najśmielsze oczekiwania. Uważam, że jest nawet bardzo, bardzo dobrze. No i teraz bierzemy się za lakierowanie. Więc tak, lakieruję taką samą metodą, nakładam najpierw pierwszą cienką warstwę i później drugą. Przy kolorze jest ważne to właśnie, żeby robić to w ten sposób, bynajmniej ja tak wiem, mnie tak uczono, żeby właśnie nakładać taką, nakładać to pojedynczymi, cieńszymi warstwami, żeby nie zrobić zacieku i żeby wyglądało to ładniej i estetyczniej. No i właśnie tak, tak to robię. Myślę, że wyjdzie całkiem sensownie, natomiast przy matowej farbie jest trudniej zrobić na pewno zaciek gorzej na połysku. No a tutaj macie efekt końcowy już po regeneracji głośnika. Nawet udało mi się zachować oryginalną naklejkę. Uważam, że wyszło to bardzo dobrze. Farba przypomina okleinę dokładnie taką, jaka była. Został mi do zrobienia jeszcze drugi głośnik oraz maskownicę od nich, ale to w następnej części. Synku, jak się podobało, to możesz jebnąć subem, możesz też dać łapkę w górę, bo to motywuje do dalszej pracy. Jeżeli chcesz, zostaw też komentarz. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka. Hej!